My, proszę Państwa, wiemy, co zrobić, żeby skutecznie rządzić, żeby skutecznie rozwiązywać problemy Polaków. Bo polityka białej flagi problemów, codziennych problemów Polaków nie rozwiązuje i rozwiązać nie może. My mamy plany odnoszące się do radykalnego uproszczenia systemu podatkowego, ułatwienia tego wszystkiego, co tak bardzo dzisiaj obciąża wszelkiego rodzaju działalność gospodarczą i tą rozpoczynaną, i tą, którą się już prowadzi, a więc obniżenia ogromnej biurokracji. My mamy plany ułatwienia dostępu do kredytu dla tych, którzy prowadzą już działalność gospodarczą. My mamy plany ułatwienia dostępu do środków z Funduszu Pracy dla tych, którzy chcą szkolić ludzi, którzy mają powyżej 50 lat życia. My chcemy zwolnić prowadzących działalność gospodarczą studentów z płacenia ZUS-u w pierwszych latach. Krótko mówiąc, mamy cały wielki plan uruchomienia polskiej inicjatywy, uruchomienia polskiej energii, doprowadzenia do tego, żeby nasz kraj zaczął się rozwijać. Bo Polacy po prostu zasługują na więcej. Ta kopalnia, która jest tutaj za nami, kopalnia Konin, nie może być prywatyzowana. Ona nie może być prywatyzowana dlatego, że proces prywatyzacji oznacza utratę kontroli. Polityka tego rodzaju, polityka, która nie bierze pod uwagę podstawowych strategii, strategii bezpieczeństwa i strategii budowy zasobności, strategii gospodarczej, jest polityką białej flagi. Ja często używam tego określenia, bo ono jest po prostu bardzo odpowiednie, bardzo adekwatne. Spójrzmy na sprawę PAK, czyli tej grupy elektrowni, spójrzmy na sprawę Lotosu. To są wszystko strategiczne przedsiębiorstwa i chce się je za wszelką cenę prywatyzować. Ot na takiej zasadzie, aby szybko, aby jakieś pieniądze zdobyć do budżetu. Otóż powtarzam jeszcze raz, to jest polityka prowadząca donikąd, to jest polityka białej flagi, to jest polityka, którą Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie odrzuca. Ja chcę tutaj powiedzieć jasno, jeżeli uzyskamy poparcie społeczne i dojdziemy do władzy, to ta kopalnia na pewno nie będzie prywatyzowana. Przyjechaliśmy do Gorzewskiego Charytatywnego Centrum Pomocy Człowiekowi imienia Jana Pawła II po to, żeby podkreślić naszą solidarność z tymi wszystkimi, którzy po pierwsze znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji i z tymi wszystkimi, którzy są gotowi im pomagać. Mamy dzisiaj w Polsce taką sytuację, że o wielu naszych współobywatelach państwo zapomniało. Tą sytuację pogarszają wzrastające ceny, wysokie bezrobocie. To jest sprawa tutaj, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, szczególnie dobrze znana. Trzeba tego rodzaju zjawiskom się przeciwstawiać w skali ogólnokrajowej. Trzeba przeciwstawiać się, budując kraj, państwo solidarne. Jeżeli dojdziemy do władzy, będziemy się starać, żeby tego rodzaju zjawiska społeczne, jak wykluczenie, zapomnienie, były ograniczane. Ale wiemy, że tego nie można zrobić z dnia na dzień. I dlatego będziemy też bardzo mocno wspierać tych, którzy działają doraźnie, którzy pomagają i którzy wykazują przy tym tyle dobrej woli, poświęcenia, najpiękniejszych ludzkich cech. Dziękuję bardzo. Polskie stocznie, bo przecież nie tylko szczecińska, upadły. Upadł z niewielkimi wyjątkami, bo na szczęście funkcjonuje ciągle Stocznia Gdańska, polski przemysł stoczniowy. Tu, w Szczecinie, ten przemysł był dumą, dumą tego miasta, dumą Polski. Upadek tej stoczni to swego rodzaju katastrofa. Katastrofa zawiniona. Katastrofa, której można było uniknąć. I katastrofa,
której skutki będziemy się starali naprawiać. I jeszcze raz powtarzam, to katastrofa jednego rządu. Rządu, który nic nie może, za nic nie odpowiada, na nic nie ma wpływu. Rządu białej flagi. Polacy zasługują na to, żeby mieć nowoczesne stocznie. Polacy zasługują na to, żeby być bezpieczni, jeżeli chodzi o energetykę. A tutaj przypomnę, opóźniono też budowę gazoportu, przekazano ją firmie, która nie ma środków. Zagrożony jest także Lotos. Polacy zasługują na to, żeby stać twarzą do Bałtyku, bo to nasze dzisiaj wielkie wybrzeże to jest polska szansa. Dziś Polska stanęła do Bałtyku tyłem. My to odwrócimy. My to odwrócimy, bo Polacy zasługują na więcej. Przywrócimy Ministerstwo Gospodarki Morskiej, podejmiemy te wszystkie sprawy, które były przez nas przygotowywane, a które zostały zaniechane. Będziemy pracować dla tej ziemi, dla Pomorza Zachodniego, dla Szczecina, dla całej Polski, która, powtarzam, musi znów stanąć przodem do Bałtyku. Dziękuję Państwu. Zbigniew Herbert swoją poezją, szczególnie tą, którą zaczął publikować, począwszy od początku lat 70., przyczynił się w ogromnym stopniu do tego, co my, bo wielu to kwestionuje, nazywamy rewolucją moralną. Do odbudowy naszego poczucia siły i naszego poczucia związku z wartościami. To jest poezja ponadczasowa, tak jak ponadczasowy był Zbigniew Herbert. Siłą Polski jest nasze działanie, nasza praca. Praca Polaków, to co robią i to co mogliby zrobić. Codziennie Polacy budują Polskę, przełamując najróżniejsze przeszkody. Rząd nie chce, nie potrafi tych przeszkód usuwać, a często wręcz je mnoży. Ten rząd nie ma pomysłu na Polskę. Polacy mówią, chcemy stabilizacji i bezpieczeństwa. Chcemy prawa do marzeń. A tym znanym nam wszystkim paniom i panom mówią, dziękujemy.